Mam jeszcze cukierek od wczoraj. Nie zjadłem wszystkiego. A zobaczy. A więc teraz, kochani, na koniec naszych rekolekcji, to nie można tak tańczyć, prawda, dzisiaj? Nie będziemy, prawda? Teraz różańce macie? Będziemy odmawiać różaniec, dobrze? Ale lepiej w domu odmówcie, teraz potańczymy. No, no rzeczywiście. Chodźcie wszyscy tutaj do przodu, zapraszam. Raz, dwa kroki do tyłu. Jeden, dwa. Dobrze. A więc. Pamiętacie baranka? To spróbujemy baranka zaśpiewać. Jak dobrze być barankiem i bardzo wczesnym rankiem wybiegać na polankę i śpiewać sobie tak. Be, 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 kopytka niosą mnie. Kopytka wszyscy? Tak, kopytka, pamiętacie? O tak. Be, 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 kopytka niosą mnie. Be, 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 jak bardzo żyć się chce. Be, 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 kopytka niosą mnie. Be, 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 jak bardzo żyć się chce. O, widzę, że wszyscy śpią, chyba zmęczeni jesteście, prawda? Wszyscy bierzemy taką igiełkę dużą. Wszyscy igiełką długą, długą, taką ostrą. Igiełkę macie wszyscy? I teraz... I raz, znaczy... Puch, aja! I jak dobrze być barankiem i bardzo wczesnym rankiem wybiegać na polankę i śpiewać sobie tak... Be, 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 kopytka niosą mnie. Be, 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 jak bardzo żyć się chce. Be, 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 kopytka niosą mnie. Be, 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 jak bardzo żyć się chce. Jeszcze raz. Jak dobrze być barankiem i bardzo wczesnym rankiem wybiegać na polankę i śpiewać sobie tak. Be, 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 kopytka niosą mnie. Be, 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 jak bardzo żyć się chce. Be, 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 kopytka niosą mnie. Be, 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 jak bardzo żyć się chce. Siadamy. Jak to znajdę na YouTubie, to mnie jeszcze nie będzie. Będę gdzieś w Afryce za karę. Dobrze. To wy to sobie tutaj posiedźcie, ja sobie pójdę. A więc, kochani moi, pięknie przeczytaliście. Dziewczynki przeczytały, zaśpiewały. Super. Kto to był? Która to? Dobrze, cukierki. Żeby... To rodzicom, przepraszam. Proboszcz pokryje koszty do dentysty. Kto jeszcze? Ty pięknie śpiewałaś. A my jutro będziemy... O, ty też śpiewałeś? Tak? No pewnie, proszę bardzo. Dziękuję, proszę. Dobrze. A więc, kochani, koniec naszych rekolekcji, prawda? A rekolekcje to są takie lekcje, tak? Rekolekcje jest czasem. Po co są potrzebne rekolekcje? Powiedzcie mi, proszę. No, po co są rekolekcje? Chcę się przygotować do Bożego Narodzenia. Ale czy tylko do Bożego Narodzenia? Do... Do komunii też, tak, no. Do spotkania z Panem Jezusem. Do spotkania z Panem Jezusem. To chyba najbardziej taka odpowiednia odpowiedź. Proszę, Lizak. Taki chcesz? Czupa czups. Może być. Przepraszam, że taki, ale taki jest. Kochani, a więc rekolekcje są potrzebne, żebyśmy mogli spotkać z Panem Bogiem, prawda? Bo życie chrześcijanina to jest jak wspinaczka w góry. Kto kiedyś był w górach? No i to ile razy byłem, prawda? A w górę, powiedzmy, wspinać się jest łatwo, tak jak z górki? Nie. Pod górkę iść zawsze jest ciężko, prawda? I co musi taki prawdziwy alpinista, czyli ten, który idzie w góry, co musi mieć ze sobą? A skąd wiecie? No bo ja mam. Dobrze. Musi mieć plecak, prawda? Dobrze. A w plecaku są takie najbardziej
według mnie, odpowiednie rzeczy, które musi mieć każdy alpinista, więc pierwszą taką rzeczą to jest, jak myślicie? Krzyż? No krzyż to też potrzebny pewnie. W góry pójść, różaniec, a? Atlas, czyli mapa, prawda? Pięknie, widzicie? Atlas. Ale takim atlasem naszym, taką mapą, gdybyśmy chcieli zostać świętymi, też jest taka książka, taka mapa dla chrześcijanina. Inaczej, jaka jest książka? Mapa. Jak? Biblia. Chodź sam weź cukierek sobie wybierz. Będzie tyle pytań, ile cukierków jest. Ostatni już. Największy, dobrze. No, weź największy, najmniejszy, dobrze. Czyli Biblia, kochani, prawda? Kto ma w domu Biblię? Rękę... No tyle cukierków nie mam. Szkoda, że tak macie dużo. Biblia, prawda? A co w Biblii jest napisane? Dlaczego ona jest porównywana do mapy? Do atlasu? No, dlaczego? Proszę. Prowadzi nas do Pana Jezusa. Tak, czyli tam są co? Wskazówki, prawda? Chodź, weź sobie cukierka. Czyli tam sobie są wskazówki napisane, na przykład rób to, kochaj, prawda, kochaj inne osoby, nie kradnij, nie zabijaj i tak dalej. Czci ojca swego i matkę swoją, tak. Ale powiecie, kto nam pomaga w zrozumieniu Pisma Świętego? Kto nam może pomóc? Przecież jak my otworzymy Pismo Święte, no to nie każdy zrozumie, prawda? Ale są tacy ludzie, którzy nas uczą. Jak żyć poprawnie, jak poprawnie czytać Pismo Święte, no? Rodzice. No pięknie, już myślałam, że powiesz, że ksiądz. Ale tak nie jest prawda. Bardzo dobrze. Rodzice. Drugi cukierek. Jodźcie, ty. Rodzice. Rodzice, słyszycie? To wy jesteście pierwszymi, którzy musicie pokazać dzieciom, jak trzeba żyć. Nie ksiądz, ale rodzice. Rodzice to ci, którzy jako pierwsi uczą dzieci, jak żyć uczciwie, dobrze i pięknie, prawda? Dobrze. A ten, który idzie w góry, ma jeszcze ze sobą atlas, tak, mapę, ale taką rzecz najważniejszą, jak idzie, 3 dni idzie w góry, to... O! Chleb, ukradłem księdza proboszcza, a ja wziąłem, przepraszam. Prawda? Widzicie chleb? A naszym takim chlebem, który nas wspiera w życiu do świętości, do nieba, czy jest taki chleb, taki pokarm, który nam pomaga żyć, no? Dzieci tam, do tyle. Proszę bardzo, co to jest? To jest ciało Pana Jezusa. No pięknie, drugi ksiądz się znalazł w koszycach. Prosimy sobie cukiereczek wybrać. Jak masz na imię? Karol. Karolek bierze sobie ostatni cukierek. Czyli Eucharystia. Kto jeszcze nie był w pierwszej komunii? Rękę do góry? Tylko? Dobrze, a reszta była w pierwszej komunii, tak? Czyli Eucharystia dla nas jest takim pokarmem, żebyśmy mogli dojść do życia wiecznego, prawda? Kto chodzi codziennie, tylko teraz nie podejmować ręce, trzeba chodzić codziennie na Eucharystię, przynajmniej niedzielną, prawda? Wyobraźcie sobie, Pan Jezus powiedział, jeżeli chcecie mieć życie, żyć szczęśliwie, żyć pięknie, to mówi, bierzcie i jedzcie moje ciało. Ono jest dla was mocą i pokarmem. Dobrze, ale jeszcze ja mam taką butelkę wody i wszyscy powiedzą, że woda jest potrzebna do picia, no pewnie. Ale nie tylko. Kiedyś sobie, rok temu, byłem na Gerlachu. Wiecie, co jest Gerlach? O, właśnie pytanie, co to jest Gerlach? To jest taki szczyt, gdzie? Gdzie? Cukierka, bierz. Na Słowacji. Największy szczyt w Tatrach. Byłem na Gerlachu. I tam poszliśmy z takim przewodnikiem, kochani, na linię, prawda? I ja upadłem i pobiłem sobie nogę. Tutaj cała noga była w krwi. Wyobraźcie sobie, dużo, dużo było błota i trzeba było tą nogę obmyć, prawda? Bo jak się nie pomyje od razu, jak? Leje się wodą. Tak, jak się nie obmyje ranę i tak zostawi tak na miesiąc, to co z tą raną się zrobi? Zakażenie, a jak zakażenie, to później co? Lepiej nie myśleć, co będzie. Do szpitala i czasami mogą nogę uciąć, prawda? Tak samo, kochani, woda, taką wodą obmywającą nas brudu. Gdzie możemy znaleźć w kościele takie miejsce, gdzie jest ta woda obmywająca? No, kogo jeszcze nie było? Tutaj babcia, pięknie. U mnie
umywalce. W umywalce. Bardzo pięknie. Dobrze, super. Cukierka, prosimy bardzo. Przepięknie, umywalce. Bardzo. No gdzie ten ksiądz jeszcze chciałby umywać się z brudu, prawda? Prosimy. Woda święcona. Woda święcona. Ale jest takie miejsce, nawet z tyłu kościoła wam podpowiem, gdzie człowiek idzie, ma pełno brudów, pełno grzechów i tam się obmywa. No w umywalce już powiedziała tutaj nam panienka, ale tak jeszcze jest miejsce bardzo. No. Nie, zapomniał, dobrze. No, gdzie takie miejsce, proszę? Konfesjonat. No prawie, konfesjonał, wydłuch i trzy po cukierki. Pięknie, kochani. Gdzie jest ten konfesjonał tutaj? Pokażcie mi konfesjonał. Wiecie, gdzie to jest? Tam, gdzie ksiądz siedzi, prawda? I ludzie przychodzą z grzechami, wypowiadają te grzechy i ksiądz co mówi? W imię Pana Boga wybaczą ci. Tam w konfesjonale jest obecny Pan Jezus. My widzimy kapłana, ale kapłan tam nie jest ważny za dużo. Tam jest Pan Bóg, który obmywa nas z grzechów. Co się dzieje z takim człowiekiem, który idzie do spowiedzi przez długie lata, przez rok, trzy lata? No, tak samo jak z tą raną, która się nie myje, prawda? Dusza staje się zakażona i później może umrzeć, prawda? Także, kochani, pamiętajcie, kto już był w pierwszej komunii, kto jeszcze nie był, spowiedź jest bardzo ważna. Nie pozwólmy, aby nasza dusza została zakażona. Dobrze, a więc wiem, że dużo gadania, a teraz będzie śpiewanie. Chodźmy. Tutaj? Powoli, powoli. Dwa kroki do tyłu. Dziś będzie dłużej też dla starszych kazania, a myślicie, że tam dla dzieci tylko. I co? Nie śpiewa się, to wyłączony. Bracie, kochany panie, włącz tą wtyczkę. Wow, dobrze. Jaką piosenkę my jeszcze umiemy? Ci, co zaufali Panu, pamiętacie? I ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Jeszcze raz. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Kochani, uwaga, leci orzeł, leci i przylatuje do Francji. Wow. A Francji jak? A Francji wszystko elegancko, tak nie? Moda. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. I tak jeszcze okiem, tak. Dobra? No i ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Jeszcze raz Francja. I ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Dobrze. Leci, 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 orzeł, leci. Leci, leci. Nawigację musi jeszcze włączyć. Leci, 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 przylatuje do Rosji. A w Rosji to tak, że nic nie odpowiada. Słowo nie odpowiadają gestom, dobrze? Czyli ci, co zaufali Panu, otrzymują skrzydła i tak dalej. Dobrze? Pokazujemy, rób to, co chce tam. I ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Dobrze? Leci, leci orzeł. Leci i przylatuje do Niemiec. A w Niemcach wszystko sztywnie. I ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. I na koniec orzeł nas przylatuje do Koszyc. A w Koszycach jest najpiękniej, najładniej i najgłośniej. Dobrze? I ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczeń. Jeszcze raz. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły,
otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez męczenia. Pięknie, teraz możecie wziąć po cukierku. Nie ma już. Usiądźmy. Uspokoimy, dobrze? Wszyscy bierzemy tak? Nie można mówić, dobrze? Kilka słów dla dorosłych, bo wiem, że to dla dzieci, tak fajnie, fajnie, ale czasami Boże nic nie zostanie. Dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy, Pan Jezus powiedział: wy jesteście światłem i światłością świata. Wy musicie być solą ziemi. Kim jest chrześcijanin, kochani? Chrześcijanin jest ten, który został ukochany przez Boga. Nie tylko chrześcijanin, ale każdy człowiek. Niech teraz dorosłych pomyśli. To, że ty istniejesz, to znaczy, że Bóg myślał o tobie jeszcze przed założeniem świata. A skoro Bóg myślał o tobie jeszcze przed założeniem świata, znaczy nie było takiego momentu, kiedy Bóg o tobie nie myślał. A skoro Bóg jest Bogiem i jest wszechmogącym, to Bóg potrafi myśleć tylko i wyłącznie o osobach i rzeczach najpotrzebniejszych, najważniejszych i najpiękniejszych. I tą osobą jesteś ty. Najważniejszą, najpiękniejszą i najpotrzebniejszą. To nie jest jakaś retoryka, ale to jest wielka prawda. Bez ciebie, konkretnie bez ciebie, świat by nie potrafił istnieć. I nie byłoby sensu, żeby świat był. Rozumiecie to? Jak wielkie jest nasze powołanie? I kochani, Pan Jezus nas powołuje, już kończę, tylko 3 minuty. Nas Pan Jezus powołuje dać i być solą tej ziemi, dać smak. Któż jak nie my, chrześcijanie, damy smak tej ziemi? Zobaczcie, ile dzisiaj ludzi jest zranionych, ile nie potrafi kochać, ile jest zdradzonych w tym świecie. Ilu ludzi nie mają innych, bliskich im osób, które by powiedzieli im: kocham cię, jesteś mi potrzebny i ważny. Któż jak nie my, chrześcijanie, gdzie jak nie w nas, inni ludzie, a szczególnie nasze dzieci, nasza rodzina, znajdzie choć troszeczkę ciepła, trochę miłości, przebaczenia. Któż jak nie my damy smak tej ziemi? Niech ludzie, którzy patrzą na nas, na nasze życie, może nie różni się za wiele od życia innych, ale niech inni widzą w nas miłość. To, że w naszych rodzinach potrafimy przebaczyć, porozmawiać serca, nie podnosić głosu. Niech inni, patrząc na nas, mogą powiedzieć: ja też chcę tak żyć. Ja też chcę wierzyć w takiego Boga jak oni. Kochani, każdy z nas jest powołany być tą solą ziemi dla świata. Dajmy smak. Bo kto jak nie my? Jest taka piosenka: jeżeli nie ty, to kto? Jeżeli nie teraz, to kiedy? Uświęcajmy nasze życie. Nasze życie jest święte. Nieprawda, że Pan Jezus mieszka tylko w tabernakulum. To nie jest prawda. Czyli mieszka, ale nie tylko. Ale przede wszystkim mieszka w moim i Twoim sercu. Bo Pismo Święte mówi, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nie my zmarnujmy naszego życia poprzez bietyki, zazdrość, jakieś głupstwa. Uświęcajmy nasze życie przez modlitwę, przebaczenie, miłość. Jak widzicie, ja cały czas powtarzam to samo. Miłość, przebaczenie, dialog, bo do tego jesteśmy powołani. Jeżeli nie będziemy żyć miłością prawdziwą, a wczoraj mówiłem, co to znaczy miłość prawdziwa, to znaczy zostać darem dla siebie, zostawić moje ja gdzieś za drzwiami i dać siebie, zrobić siebie dar. Tylko wtedy osoba będzie szczęśliwa. Tylko wtedy osoba będzie zadowolona. Niedawno w sobotę kończyłem rekolekcję dla małżeństw. I ze mną było takie małżeństwo z Gdańska. Marcin i Natalia. Ona jest o kulach. Od 8 lat w Warszawie była na... Miała wszelkie nowotwory. Ma jako kobieta wykrojone wszystkie narządy. Chodzi o kulach. I oni niedawno adoptowali 2 dzieci, bo Natalka mówi: i co, ja stanę przed Panem Bogiem i co ja mu powiem? Że ja byłam chorą, kaleką? Że nie potrafiłam kochać?
Co my powiemy przed Panem Bogiem? Że ktoś nam coś zrobił? Że ktoś był zły, że ktoś nas skrzywdził i my nie potrafiliśmy kochać? Zainwestujmy, kochani, nasze życie w miłości, bo tylko miłość wszystkich nas bawi. Tylko miłość nas bawi. Wczoraj mówiłem dzieciom, prawda, że miłość jest zaraźliwa. Jak ktoś się uśmiechnie i tak dalej. Zarażajmy ten świat. To nie jest tylko kazanie dla dzieci, ale dla nas wszystkich. Bo święty Paweł mówi, wszystko przeminie w tym świecie. Wszystko. Jedno pozostanie. Miłość. A kto kochał i kto trzymał się miłości, ten też zostanie i zmartwychwstanie. Wystarczy już mówić w tej księży, prawda? Ile można. Właśnie. Amen. Tak, ponieważ to dzisiaj ostatni dzień naszych rekolekcji, w imieniu wszystkich rodziców i dorosłych, którzy uczęszczali na te rekolekcje, zwłaszcza dla dzieci, chcieliśmy bardzo księdzu podziękować, mówiąc Bóg zapłać, a szczególne podziękowania tutaj popłyną z ust naszych dzieci. Za to, że rozumieliśmy to, co niezrozumiałe. Za to, żeśmy razem śpiewali wspaniale. Za radość, której w sercu tak wiele zostaje. Dziękują dziś księdzu dzieci duże i małe. Dajemy ci uśmiechów niewidzialny worek, zdrowaśkę jedną, a może i cały paciorek. Życzymy łask wiele, zdrowia i miłości. Niech radość, którą nam dałeś, w sercu twym zawsze gości. Minutkę zaczekajcie, teraz muszę. Są moje urodziny. Dziadzie, jakie piękne księdze. Bóg zapłać wam wszystkim. Dzięki wam za tych wspaniałych dzieci, którzy przechodziły na adwent. Jeszcze jakieś prezenty? Nie, już koniec. Ksiądz tu zechciał. Dzięki, kochani, wam za to, za takich wspaniałych dzieci. Dobrze, że przychodzicie z nimi do kościoła. Zawsze coś w sercu pozostanie. Już zaczynam was poznawać, bo ktoś siedzi tam, w tej ławce, ktoś tam. Każdy ma swoje takie miejsce wybrane. Także dziękuję też za złożone ofiary. Nie są one dla mnie. Jestem zakonnikiem, a my mamy misję na Filipinach, w Meksyku. Teraz w tym czasie budujemy nową szkołę. Ja kiedyś rok pracowałem na Filipinach. Także dziękuję wam z góry za wasze ofiary. A teraz chyba jest jakieś losowanie jeszcze, prawda? Podajcie mi koszyczek. Dobrze. Będziemy losować. Wspaniała książka, piękna. Cukierki, miód. Wino, a wina nie ma. Dobrze. A więc. Dwa całe, losuję dwa razy? Było pytanie, kiedy się urodził ksiądz, prawda? Ale nie ma tutaj godziny, nie ma napisane. Weronika Maciak, 3 luty, 73 rok. Która to Weronika Maciak? Ja cię prosimy, Weroniczkę, tutaj. Przepięknie, no widzisz. Dziadek Google pomógł ci? Czy mama? Pięknie, kalendarz. I ostatnie. Losujemy. Nie patrzę, widzicie? Albo ktoś inny wylosuje. Dobrze, następny konkurs będzie jeszcze trudniejszy. A więc znajdźcie za pomocą waszych rodziców. A ksiądz już przyszedł. Gdzie się znajduje w Piśmie Świętym hymn o miłości? O, ja, czy nawet dziadek Google w tym wypadku już nie pomoże. Gdzie się znajduje hymn o miłości? Nie mówię na pamięć, ale gdzie, dobrze? Także poszukajcie. Nie jest tak ciężko, jak to wygląda.
Dziękuję wam bardzo. Błogosławieństwa. Wy za mnie zdrowaśkę, a ja za was 3. Dobra? Bóg zapłać. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I też błagajmy wstawiennictwa świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Jeszcze minutkę, 30 sekund. Dziękuję wam też za proboszcza waszego. Fajnego macie proboszcza, wiecie? O, już dzwony dzwonią. O, potwierdzają. O, sam Pan Bóg mi to powiedział. Fajnego proboszcza, także zaangażujcie się, pomóżcie mu, żeby tą parafię naprawdę tutaj był taki, nie wiem, magnes. Ta moc Boża by z tej parafii wychodziła. Dzięki jeszcze raz i śpiewajmy. Teraz to odkupić się.